Cześć. Krótka relacja, jak przekroczyć granicę z Ukrainą. Akurat my będziemy przekraczać w stronę Polski. Niezależnie od tego, w którą stronę przekraczacie granicę, zawsze warto posłużyć się internetem, żeby sobie sprawdzić czasy oczekiwania. Niestety dane, one są tak aktualizowane nie na bieżąco i dosyć, powiedziałbym, optymistycznie. Dlatego zawsze, jak widzicie jakąś cyfrę na liczniku, pomnóżcie to minimum razy 3 albo i 4, tak dla pewności. My na przykład, dojeżdżając teraz do Dorohuska, na stronie ukraińskiej Izby Celnej mieliśmy podaną informację, że przekroczymy granicę w 10 minut. Przyjechaliśmy na miejsce, nagle to się odświeżyło, że już jest godzina 36. Tiry, nie wiem, czy to będzie widać, przekraczają prawie dobę na tą chwilę. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że granica troszeczkę czasu wam zabierze. Postaramy się tutaj troszeczkę kręcić podczas przekraczania granicy, chociaż kręcenie granic jest zabronione. Może nas nikt nie ścignie, więc będziecie widzieć, jak to wygląda. Ogólnie kolejki graniczne to jest taki oddzielny organizm, który sobie żyje. Jest tutaj wszystko rozkminione, oprócz tego, że ludzie nie mają gdzie sikać i gdzie się umyć, bo tak długa podróż powoduje, że no, potrzeby fizjologiczne trzeba zaspokajać. I pokażę wam kilka fajnych aspektów, które można spotkać w kolejkach granicznych. Pierwszym etapem przekroczenia granicy jest uzyskanie karteczki sławnego talończyka, który musi być do samego końca kontroli. Niezależnie czy wjeżdżacie, czy wyjeżdżacie, zawsze na początku otrzymujecie karteczkę, gdzie zapisana jest liczba osób i numer rejestracyjny samochodu. Teraz ta karteczka przez całą kontrolę graniczną będzie służyła do tego, żeby zbierać na niej pieczątki. Jedna pieczątka jest od osoby, która sprawdza wam samochód, druga pieczątka od odprawy paszportowej, a trzecia od odprawy celnej. I żeby stąd wyjechać, trzeba mieć komplet pieczątek, który to na tej karteczce widnieje i oddajemy go na ostatniej bramce granicy ukraińskiej. Żeby na Ukrainę wjechać czy wyjechać, potrzebować będziecie ważnego paszportu dla każdej osoby, która jedzie z wami, dowód rejestracyjny samochodu i zielona karta. Ja ją tak podskładałem, bo nie wiem, czego te zielone karty robią takie duże. Na tej podstawie możecie sobie spokojnie przekraczać granicę, nikt się was nie przyczepi. Jak już przekroczycie ukraińską stronę, to macie prościej, bo wjeżdżacie do Polski. Tam nie dostaniecie żadnej karteczki, tylko od razu podjeżdżacie pod bramkę, gdzie jesteście obsługiwani przez celników. Na tą chwilę na granicę wjechaliśmy o godzinie 18. Nie kłamały mocno dzisiaj te strony i jest godzina 19:15 i jesteśmy już po odebraniu pierwszej karteczki. Stoimy w kolejce. Kolejkę wam pokaże Aldona, jak wygląda właśnie do tych odpraw celnych z tamtej strony. To, co jeszcze jest ciekawe, to każde przekroczenie granicy udokumentowane jest wbiciem wizy do paszportu. Na wjeździe dostajecie jedną i tutaj za chwilę się pojawi druga, jak będziemy wyjeżdżać. Dla nas jest to fajnie, pewnie nasi starsi widzowie mają o wiele więcej tych pieczątek, no ale myślę, że my też już powoli zaczynamy zbierać dosyć pokaźną liczbę tych pieczątek. Wygrywasz mnie, jak paznokcie robię? No coś trzeba na tej granicy robić. Raz czytam książkę, raz filmuję paznokcie, czasami sprzątam w kamperze z nerwów, to wszystko jest na tle nerwowym. A czasami idziesz i kładziesz się spać jak normalny człowiek. Jak już wymiękam, to kładę się spać. Wykorzystuję to, że mamy łóżko. Bo za pierwszym razem, jak staliśmy tyle czasu, to jak głupki, cały czas na oriencie, że może zaraz wszystko to ruszy, pojedzie
I już będziemy na polskiej granicy, podjeżdżamy. Cały czas nagrywamy z samochodu, żeby nas nikt nie przyłapał. Ważnym aspektem, który też opóźnia przekraczanie granicy, jest zmiana warty. Ona właśnie teraz następuje, już na Ukrainie nas drugi raz trafiła. Wtedy trafiła nas w okolicach godziny 9. Teraz jest godzina u nich 20:30, więc pewnie też koło 9 będą się zmieniać. I to powoduje opóźnienie. Nie wiem, jak jest ze zmianami u nas w Polsce. Może ogląda nas jakiś celnik, który gdzieś tam na dole w komentarzu mógłby to napisać i wtedy byśmy wiedzieli. Dobrze jest mieć kampera na granicy, bo wychodzi na to, że się przedłuża i jednak kawa będzie potrzebna. Dlatego robię kawę. Zmienia się chyba w tej chwili warta, dlatego nic się nie dzieje i stoimy. Bo tak to cały czas trzeba być na oriencie i podjeżdżać. Dlatego Daniel mi tylko zmielił kawę, a ja tutaj będę już pilnowała kuchni. Aktualizacja przekraczania granicy. Godzina za 15:21, czyli już prawie 3 godziny. Jesteśmy po kawie. Aldona sobie przegląda internet. Mogę powiedzieć, co robię. Czytam cytatów o spokoju. No aż tak. Czyli Aldona prawie, że medytuje. Dokładnie po raz, dwa, 3,5 godziny znajdujemy się na ziemi niczyjej, czyli... Na moście, na Bugu. Na Bugu. Wygląda to tak. Przeszliśmy kontrolę bez problemu. Wychodzi na to, że nie pobijemy rekordu, jak tutaj wjeżdżaliśmy, ale tak czy inaczej, no jest to po prostu dramat. Coś tu jest nie tak. Tak nie powinno być, bo ludzie marnują sobie życie. Jakbym miała tutaj przyjeżdżać do rodziny, czy wiązały mnie tutaj jakieś takie sprawy, że musiałabym częściej przyjeżdżać niż tylko jako podróżnik, ja bym chyba oszalała. Po prostu... To jest takie ćwiczenie spokoju, własnej cierpliwości. Trochę to powodują też przemytnicy, bo przez to, że ludzie przemycają, to też są te kontrole na granicach takie bardziej, powiedziałbym, szczegółowe, ale no i tak, no zależy jak trafisz. W sumie my wracamy z długiego weekendu i idzie na razie dobrze, 3,5 godziny to jest tak dobrze. No jeszcze nie jesteśmy... Polsce. Jesteśmy na razie na moście. Ale już widzimy Polskę. No, liczę gościu. Halo? Może, jak teraz, to może tutaj bez kolejki możemy jechać. A, tędy? O, tutaj? Tak, tak. Tu nie jest dla tirów? Nie jest dla tirów? A, dzięki wielkie, dzięki. A, widzisz. Właśnie Polacy zaczęli sobie się solidaryzować i sobie pomagać. I właśnie pan nam powiedział, że stoimy na złym pasie dla Ukraińców. Bardzo dużo być może też wynika z niewiedzy. Ludzie nie wiedzą, jak się zachować na granicy. Dlatego tyle nagrywamy to trwa. Nagrywamy to wideo. Ale widzisz, teraz już wiem. Ale tutaj normalnie można przejechać? Tak. Jedziemy do Polski. Jest godzina 23:30. Jesteśmy na polskiej stronie. Przeszliśmy już odprawę paszportową. Teraz została nam jeszcze celna. Zobaczymy, jak to pójdzie. Stacja benzynowa w Chełmie. Robimy szybki pit stop. A Danie w nocy źle widać. Musi sobie wyczyścić. Dobrze tam myj. Ciekawe, czy moją stronę zrobi. Sterka mi poprzestawia. No.
Nie, już nie wyjmij. Granicę przekroczyliśmy za 15:12. Nie tłucz się tam już. Czyli staliśmy 5 godzin. Po co się tym bawisz? To nie jest rekord. To nie jest rekord. Ale tym razem poznaliśmy wiele ciekawych ludzi. Dokładnie. Teraz jest moda na Czarnobyl, więc poznaliśmy młodych ludzi, którzy byli w Czarnobylu. Byli zachwyceni. Pokazywali nam zdjęcia i opowiadali o swoich nieszczęściach, czyli zupełnie inaczej niż my tą Ukrainę wspominamy. Tak, tak, tak. Że za każdym razem byli oszukiwani, okradzeni, liczyli ich dwa razy. Gdzieś tam mieli wspólną lodówkę, zostawili sobie alkohol, owoce. W tej wspólnej lodówce wstają rano, nie ma nic. No ale ogólnie podsumowaniem koleżanka powiedziała, że są bardzo zadowoleni. Ale bardzo im się podobało. Bardzo im się podobało. 6 godzin to rzeczywiście nie jest nasz rekord. Nasi celnicy bardzo uprzejmi, wyrozumiali. Dosyć szybko to poszło, jak już dojechaliśmy do okienka. Sam dojazd do okienka trochę nam zajął. Poznaliśmy też kilku lokalsów, czyli ludzi, którzy żyją z granicy. Ich również serdecznie pozdrawiamy, bo troszeczkę dużo nam pomogli. Na pewno to, co na plus, to można z czystym sumieniem stwierdzić, że podróże kształcą. My trzeci raz przekraczając granicę ukraińską już wiemy też o wiele więcej na ten temat. Jesteśmy bogaci o tą wiedzę, którą zdobyliśmy od ludzi, którzy robią to nawet dwa razy w tygodniu, więc naprawdę mają zdrowie. Fajnie nam też naświetlili, jak to wygląda ze strony osoby, która dzięki Ukrainie żyje. Tak, czyli zarabiają i tak dalej. Kupując towar na Ukrainie i sprzedając drożej w Polsce, no jeszcze jest ta granica i trzeba to przewieźć. I nie zdawaliśmy sobie do tej pory sprawy, że wystarczy dwie paczki więcej papierosów, kilka cukierków więcej i już jest mandat. Tak. I takie mandaty wynikające z niewiedzy, często na przykład ten pan, który nam opowiadał, płacił dwa razy w tygodniu. Mhm. Także miesięcznie potrafił uzbierać kwotę 6 000. Co nas bardzo zdziwiło, że się tak da. W ogóle ludzie tam znają ekipy, kto, kiedy, jaki jest z tych celników. To tak w skrócie. Na pewno możecie sobie też zaplanować tą podróż przez granicę w taki sposób, żeby nie stać tak długo, bo na przykład teraz na tę chwilę, jak wyjeżdżaliśmy już z granicy, to na drugą stronę, czyli dostając się do Ukrainy, nie było żadnej kolejki. Szło to na bieżąco. Ja więc nie wiem, czy tak właśnie można sobie to zaplanować. To jest po prostu może, albo masz długie szczęście, weekendy, albo nie. Święta, to wszystko to jest oblegane, tam wszyscy wtedy walą. Teraz też byśmy nie stali tak długo, jakby nie długi weekend. Ile było Polaków? Taka prawda. Ale taka kolejka bardzo fajnie integruje ludzi i no wszyscy klepią tę samą bidę w tej kolejce, więc to chyba najlepiej zrzesza do tego, żeby być wspólnie jakoś ten czas przetrwać. My jesteśmy już zmęczeni, wracamy do domu. O wiele szybciej mija czas, jak się rozmawia z ludźmi. Wtedy mi godzinka tak zleciała. A jak ze mną rozmawiałaś? To co? To jakoś tak mi się dłuży. Już ty zaraz. To się wytnie. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Życzymy wam dużo cierpliwości i tego, żebyście nie trafiali. Żebyście mieli tego farta, żeby ta kolejka właśnie szła. Nie trafiali na te kolejki. I pamiętajcie, podróże kształcą, więc warto za nawet tak dużą cenę jak kilka godzin albo przeżyć coś nowego. Albo całą nieprzespaną noc. No bo zobaczyć coś nowego, przeżyć 6 coś godzin nowego. To już z Lublina może nad morze dojechać, a tutaj stoisz praktycznie w miejscu. Ale też to jest ciekawe doświadczenie. Tym bardziej dla ludzi w takim wieku jak my, gdzie nie doświadczaliśmy tych granic tak często. Kiedyś było ich więcej, ale jakoś za mało lata to się ich tak nie odczuwało. Spało się w tym samochodzie, nie? A jak jeszcze nie byliśmy w Unii, to lataliśmy samolotem. Albo samolotem to też. Więc to też było inaczej.
co też nie zawsze było takie też super, no bo były te opóźnienia samolotów i czasami też się schodził cały dzień. No, zdarzało się. Dobra, nie przedłużamy vlogowaniem, trzeba wracać do domu. I spać. Zostawcie łapkę, jak wam ten film pomógł w czymkolwiek. Opiszcie nam o swoich doświadczeniach z granicy, bo co człowiek, również ciekawe. To opowieści są naprawdę bardzo ciekawe. Tymczasem, cześć.